We wtorek 11 lutego na Dzierżoniowskim Rynku odbyła się konferencja z udziałem Grzegorza Schetyny oraz samorządowców z regionu, popierających w zbliżających się wyborach kandydatkę Koalicji Obywatelskiej na urząd prezydenta RP Małgorzatę Kidawę-Błońską. Musimy te wybory, tę kampanię potraktować jako coś otwartego, jako rozmowę o Polsce, o przyszłości. No chcemy prezydenta, który jest prezydentem wszystkich Polaków, który jest głową państwa, który łączy, a nie dzieli, który reprezentuje wszystkich. Te podziały, które niestety są głębokie i robią się coraz głębsze, i to jest zły kierunek. Myślę, że pani Kidawa-Błońska będzie osobą, która będzie w stanie tutaj coś zmienić, zmienić kierunek, zmienić podejście, zmienić styl pracy i zmienić spojrzenie na polityków. Zależałoby mi na tym, żeby to nie była kampania agresji, złych emocji, żeby to nie była kampania wykluczenia. Wierzę, że to jest możliwe. Wybory prezydenckie to jest rzeczywiście postawienie nie tyle na partię, co na osobę. A myślę też, że będzie to kampania, która rozkręci nam informacje o tym, czym się tak naprawdę różnimy. Wybory to wybór między czymś a czymś. I tutaj na przykład sytuacja samorządów, czyli uważam, że urzędników powinny wybierać mieszkańcy, a nie powinny wybierać partie i potem desygnować sobie z Warszawy, kto będzie rządził. To jest na przykład taka różnica. Wybór będzie mocny. To bardzo ważne, żebyśmy wybrali prezydenta, który będzie łączył Polskę, łączył to, co nas tak naprawdę od wieków łączy, a nie szukał podziałów i nie szukał różnic i nie pokazywał nam na siłę, że tak bardzo się różnimy, bo nawet jeśli się różnimy, to też jest duża wartość, a naprawdę mamy wspólny cel, a wspólnym celem jest nasz kraj. Przyszedł taki moment, że prezydentem powinna zostać kobieta. Mamy takie przykłady w Europie, chociażby w Chorwacji czy na Słowacji. Przyniosło to dobre efekty. Naprawdę potrzeba nam spokojnych kilku lat, żeby połączyć to, co teraz jest rozdzielone. No, taki podział między społeczeństwem, jaki jest do tej pory, nie może się utrzymywać i myślę, że tutaj Małgorzata Kidawa-Błońska jest takim gwarantem, że może doprowadzić do normalności. Ważne jest, żeby tutaj ten głos i to zobowiązanie, wsparcie dla samorządowców tutaj tych powiatów, tych miast było, bo to jest potrzebne. Potrzebuje południe Dolnego Śląska, potrzebuje wsparcia i to takie wsparcie jako Platforma Obywatelska, jako Koalicja Obywatelska deklarowaliśmy, deklarujemy, a na pewno zrobi to także marszałek Kidawa-Błońska. Pierwsza tura wyborów prezydenckich już 10 maja tego roku. Kto przejdzie do drugiej tury i czy będzie to kandydatka Koalicji Obywatelskiej, przekonamy się już niebawem. Tutaj w Sudety, żeby porozmawiać o przyszłości regionu.